Dobry wieczór Państwu z wspaniałą piosenką Falling z, e, falling z e, najgorszego, najgłupszego. W serialu, jaki kiedykolwiek widziałem, Twin Peaks, a druga część to już jest lęczowate brezenie do kwadratu, a w tym serialu w pierwszej części, w pierwszym odcinku, chyba jest tylko jedna, jedyna, dobra scena ilustrująca takie angielskie powiedzenie Who Found Dead by the phone", in the phone. Po prostu. Także uważam, że. Ale piosenka jest naprawdę świetna, i to jest wszystko, co mogę o tym serialu powiedzieć. Poza tym, że jest najgłupszy, najdudniejszy, beznadziejny, a druga część już jest po prostu zgrywaniem się i żartami z widza. No ale cóż, każdy ma własne zdanie, prawda? E... Pani Lidzio, płyta będzie. Wszystko będzie, w niedzielę się Państwo dowiecie. Wszystko będzie. No, w niedzielę po prostu powiem na ten temat. E, no gdyby nie Ryszard zagrał świetnie. E, Ryszard oczywiście zagrał świetnie. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja miała być o czym innym, ale jak zwykle będzie o czym innym, chociaż to wszystko się razem łączy, bo miało być o tej całej propagandzie. Ale w międzyczasie stały się. Witam pana Piotra WLN z Gdańska. Tym razem już nie Piotr W. Już wiem, że pan jest autentyczny. Natomiast chcę powiedzieć, że w sumie będzie, druga część będzie taka trochę niespodziankowa dla państwa. Bardzo nawet niespodziankowa, ale ja to muszę państwu, bo to, to, to ja powiem, jak dojdziemy do drugiej części a w tej chwili proszę państwa chciałem państwu chciałem państwu za, chciałem, chciałem mówić o tej propagandzie na przykładzie serialu Klan i tych soap operas wszystkich bo to co się dzieje ostatnio w serialu Klan, w serialu Klan to jest już ewidentnie propaganda prorządowa, COVID szczepionki, jakieś cuda, jakieś inne idiotyzmy. Naprawdę chce mi się po prostu w tym momencie dość, no jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć, już nawet wymiotować oglądając to, bo jak Państwo wiecie, ja oglądam sobie ten. Ja oglądam sobie ten serial, bo bo lubię taki sery, bo lubię go po prostu, lubiłem, ale nie wiedziałem, że on jest proszę Państwa taki, jakby to Państwu powiedzieć, jest taki, no taki się nagle stał upolityczniony. M jak miłość uniknęło tego losu, ale te ostatnie i to opublikowane również na Facebooku te zdjęcia, te zdjęcia po prostu, te, te sceny z tym, z tym jednym bohaterów, zakrytym, covid, jakie to straszne, martwe, to, to wszystko. Boże, jak, jak oni się martwią o różnych, o różnych, ludzi po prostu, o tych, o tych wszystkich i te inne historie, to powiem szczerze, że mi się wręcz śmiać z tego chce strasznie. No, ale cóż, no co, ja mogę, co ja mogę powiedzieć po prostu? No, no Mogę tylko i wyłącznie, proszę Państwa, sobie, sobie pomyśleć o tym, że to jest jedno wielkie wariactwo. Bo jest jedno wielkie wariactwo. Uch, pomyliłem się w czymś. Wszystko przez to, wszystko przez to, wszystko przez to. Gdzie ten organista? Nie szukam czegoś tutaj, nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć, ale zaraz znajdziemy. A już, dobrze, 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 nie pomyliłem się, proszę Państwa. Nie pomyliłem się, bo tutaj ustawiam od razu playlistę na przerwę i właśnie szukam tutaj, bo to będzie naprawdę, naprawdę, proszę Państwa, będzie to niesamowite. Co usłyszycie, ja już zapowiem później. Ale wracajmy do meritum, bo tak sobie gadam, gadam i sam nie wiem, co, co sobie gadam, proszę Państwa. Ok, Gdzie to jest? Ok, dobrze. Proszę Państwa, problem polega na tym, problem polega na tym, że że to, co się dzisiaj stało w Europie i w Polsce, jest ewidentnie, wiem Panie Marku, zaraz do tego, będę, zaraz do tego dojdę, jest ewidentnym złamaniem wszystkiego. Po pierwsze, jak Państwo wiecie, Unia Europejska, Unia Europejska przyznała, Unia Europejska, proszę Państwa, przyznała, że, że działa, że, że zniszczono podstawowe prawa człowieka. Bo jeżeli, proszę Państwa, wy, jeżeli proszę Państwa w, w rozporządzeniu Unii Europejskiej, nie w rozporządzeniu, tylko w tej, w tej uchwale czy coś, mówi się, że szczepienia, że szczepienia, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie, że paszporty szczepionkowe i tam się mówi takie zdanie, żeby zaświadczenia potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie to oznacza, że tego prawa nie ma, że jedno z podstawowych praw człowieka i obywatela są, zostały po prostu zniszczone. Niestety ludziom to się podoba. Z całej propagandy, która dzisiaj się dzieje i którą słyszę, a w programie fakty po faktach już mówi się o szczepieniu dzieci. Jak tylko komisja wyda pozwolenie to będą szczepić dzieci, to, Świadczy o tym, że, że wszystkie prawa człowieka i obywatela zostały po prostu zgwałcone, tak dosłownie, zniszczone. Bo jednym z podstawowych praw, z praw podstawowych, z tego co Niemcy mówią, są, jest między innymi prawo do wolności przemieszczania się wolności mieszkania i wolności się, przemieszczania się. Na tym był postawiony, na tym, to jest fundament Unii Europejskiej. To nie tylko ONZ. Ale także i Unia Europejska przyjęła te prawa podstawowe. Tych praw nie ma. Tych praw nie ma. Ja proszę Państwa, powiem wprost, jedną rzecz. I sami wiecie, jaki mu jest do szczepionek stosunek. Powiedziałem dzisiaj to na Facebooku. I ja się zaszczepię. Absolutnie się zaszczepię. Wszystkim, czym chcą się zaszczepić. Mogę się codziennie zaszczepić, bo ja się tego, bo uważam, cały czas dla mnie to jest obojętne. To ani ziemi, ani grzeje. Ale. Teraz bardzo się chcę zaszczepić, chociaż nie mam jak, bo ja jestem bezplizorny i w ogóle i nikt mnie nie chce zaszczepić, ale w tym momencie, proszę Państwa, tylko po to, aby nie wziąć tego paszportu. Nie chcę tego paszportu. Kiedy w 2005 roku urodziło się moje dziecko w kwietniu w Londynie. I jak przyszedł czas tych szczepień, nam była ta potrójna szczepionka, różne rzeczy, tam były te dyskusje. To lekarz pytał nas, mnie i żonę, czy my się godzimy na szczepienie. Powiedział nam, dał nam speech o wszystkich zaletach, ale i wszystkich wadach i pozostawił nam decyzję. Myśmy się zdecydowali i został dzieciak zaszczepiony, nic się nie stało. Natomiast teraz nie ma w ogóle takiej dyskusji. Ma się zaszczepić albo nie. Tymczasem, proszę państwa, spójrzmy na coś takiego, co się nazywało Kodeks Noryberski. Zasady. Kodeks Noryberski to był w 1947 roku kodeks z powodu z. Kodeks etyczny sformułowany przez Aliancki Trybunał Wojskowy, w którym podadał 10 zasad dopuszczalności doświadczeń na ludziach, w tym badań nad wpływem nowych leków na ustrój człowieka. Kodeks powstał po serii tzw. procesów lekarzy w Norymberdze, czyli tych zbrodniarzy hitlerowskich, którzy jako lekarze ich osądzono w Norymberdze. Część z nich została skazana na karę śmierci. I mamy tak. Po pierwsze, dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna. 2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany. Trzy. I oparty na wynikach eksperymentu na zwierzętach oraz znajomości historii choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu. 4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych. Pięć. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała z wyjątkiem takich eksperymentów, w których lekarz eksperymentator przeprowadza go również na sobie. 6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości. 7. Należy poczynić odpowiednie przygotowanie i zapewnić odpowiednie udogodnienia w celu ochrony uczestnika przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, niepełnosprawności lub śmierci. 8. Eksperyment powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Wymagany jest najwyższy poziom umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu. 9. W trakcie eksperymentu uczestnik powinien mieć możliwości zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa. 10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swe kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika. Zasady te, a zwłaszcza wymóg dobrowolności, zostały przejęte przez prawo międzynarodowe. I otóż, czwart, e, konwencja genewska o ochronie ludności cywilnej w czasie wojny w artykule 32 zakazuje stosowania wszelkich środków mogących powodować cierpienia fizyczne lub wyniszczenie osób podlegających ochronie. Przy czym zakaz obejmuje także doświadczenie lekarskie lub naukowe, które nie są konieczne dla leczenia osoby podlegającej ochronie. Artykuł 147 do ciężkich naruszeń konwencji zalicza umyślne zabójstwo, torturowanie lub nieludzkie traktowanie, włączając to w doświadczenia biologiczne. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w artykule 7 zabrania, by ktokolwiek był poddawany bez swej zgody swobodnie wyrażonej doświadczeniem lekarskim lub naukowym. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie w artykule 5 zakazuje przeprowadzania interwencji medycznej bez swobodnej, świadomej zgody osoby jej podanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencji i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. Według artykułu 15 zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny i dotyczyć konkretnego badania oraz powinna być udokumentowana. you <laughs> W Polsce wedle artykułu 39 Konstytucji nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody za kodeks karny z 1997 roku w artykule 27, paragraf drugi chyba, czy y, głosi eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, w którym jest przeprowadzany należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstanie, jak również o możliwości odstąpienia oddziału w eksperymencie na każdym jego etapie. To jest, proszę Państwa, konstytucja. Z zasady doświadczeń określa ustawa o zawodzie lekarza w rozdziale numer 4. Przeczytałem te dokumenty po prostu dlatego, że e, zarówno e, postanowienie Unii Europejskiej o tych paszportach szczepionkowych jest e, dzieleniem ludzi, jest złamaniem równości według prawa. Co zrobicie z tymi, którzy się nie zaszczepią, bo nie wszyscy mogą się szczepić? Powtarzam, ja do, miałem do czynienia z, z osobą niepełnosprawną i wiem, że jak niepeł, osoba niepełnosprawna, dziecko, zostało zwolnione ze szczepień i lekarz powiedział, że nie należy szczepić ze względu na stopień niepełnosprawności. I tutaj Pani Hartwig się głęboko myli. I co teraz? I co teraz proszę Państwa? I co teraz? Dokument ma być w formie cyfrowej, daje zielone światło, zielonemu certyfikatowi, oni inaczej chcą to nazwać, paszporty szczepionkowe od czerwca, testy w Hiszpanii. Oczywiście, proszę Państwa, że komunistyczne rządy chcą do tego, do, do, do tego doprowadzić. Tu nie chodzi o to, Proszę Państwa, do tego nie chodzi o to, że jestem przeciwny, czy ktoś jest przeciwny. Chodzi o wybór. Ja powiedziałem, ja wybrałem. Mnie te szczepionki serdecznie wiszą, mówiąc prosto. Mogą mnie zaszczepić wszystkim, jak będzie Sputnik 20. Proszę bardzo, może i Sputnik 20, bo ode mi ani nie zaszkodzą, ani nie pomogą. Ja tego jestem pewien. To jest ze mną. Natomiast rozumiem tych, którzy się obawiają. I nie chcę po prostu, nie życzę sobie tego, żeby być wyróżniony tylko dlatego, że się zaszczepiłem wszystkim i będę wyglądał jak i po szczepieniu, prawda? Same igły będę miał w sobie. No i jak również nieważne to mnie to jest moja prywatna sprawa nie życzę sobie żeby mnie ktoś przekonywał że powinienem się zaszczepić bo to bo tam to nie życzę sobie również żeby ktoś mnie przekonywał że nie powinienem się zaszczepić bo to i tamto to jest moja prywatna sprawa tak jak państwa prywatną sprawą jest jest to, czy się chcecie zaszczepić, czy się nie chcecie zaszczepić. Logicznym, logiczną zasadą szczepionek jest to, żeby być odpornym. Po to mnie szczepiono na odrę, żeby dzieci, które się nie szczepiły, nie zarażały mnie odrą. W związku z czym, jeśli jestem zaszczepionym na COVID, to nie jest tak, jak mówi pewien pan w tej chwili profesor, że zaszczepiłem się, bo nie będę zarażał. To ja nie będę zarażał, jeżeli jestem zaszczepiony. Jeżeli jestem zaszczepiony, to nie boję się tych, którzy nie są zaszczepieni. To jest logiczna zasada, chyba że odwracają wszelką logikę w tym wszystkim. Powtarzam, Unia Europejska zbudowana jest na fundamencie wolności i praw podstawowych. Prawo do swobodnego przemieszczania się, mieszkania i pracy i wolności słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka zawartych zarówno w konwencji o prawach człowieka ONZ-owskiej, jak również i w, 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 w traktatach założycielskich Unii Europejskiej. I co oni zrobili? I oni mi teraz chcą dawać jakieś pieprzone szczepionkę. Powiem szczerze, ja przedstawię zaświadczenia wszystkich szczepionek, jakie wziąłem. To, że jestem odporny, co zrobię, każę, co zrobić, jeszcze antygeny, że ja, mi, że mnie to świństwo nie bierze i odmówię paszportu. Odmówię paszportu. To może jest tylko takie dziecięce, może to jest dziecięce postawienie się, ale tak trzeba zrobić, bo teraz to wszystkich tych, którzy się zaszczepili, nie chwalcie się tym. Zastanówcie się. Troszeczkę nad sobą. Zróbcie tak, jak ja. Odmówcie tego gówna, bez względu na to, w co wierzycie, dlatego że później okaże się, że was też wsadzą do getta. I okaże się, że was będą wzywać pod tym samym i kazać wam się szczepić co, co miesiąc. Wisi mnie to po prostu notabene te szczepionki. Ja się tego nie boję. To jest jedna rzecz. Rzecz następna, proszę państwa, którego Którą, którą czytam dzisiaj. Wałbrzych, dochodzimy do Wałbrzycha. Wałbrzych prowadził obowiązek szczepień na COVID-19. To jest jedyna droga do pokonania pandemii. Radni Wałbrzyka przyjęli uchwałę dotyczącą obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Dotyczy ona nie tylko pełnoletnich mieszkańców miasta, ale i osób tam pracujących. Proszę Państwa, ja według po polskiej konstytucji i polskiego prawa w, w radni Wałbrzyka popełnili przestępstwo. Mam teraz pewne pytanie do mieszkańców Wałbrzycha i pracujących ludzi w Wałbrzychu. Ilu z Was, ilu z Was potrafi tylko mruczeć, krzyczeć, a ilu z Was grzecznie pójdzie i wystawi łapkę? Bo gdyby wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha i ci, którzy tam pracują, odmówili poddania się temu i podali ich do sądu, to radni by wylądowali w więzieniu. Co by wam zrobili? Ile tysięcy mieszkańców ma Wałbrzych? Ze 100 tysięcy jest, prawda? Ze 200 chyba nawet, prawda? Może ktoś wie. Może ktoś wie. No. Panie Filipie, co mam z tym, panie Piotrze? Wroński profesorze, jakieś tam bzdury pan pisze. No, Może się nie obrażać. No, no więc, więc mam proste pytanie. Czy jesteście, czy jesteście na to gotowi? Odmówić. Po prostu odmówić wszyscy. Nie jeden, dwóch, trzech, nie dwa tysiące, ale wszyscy, jak was tam jest sto tysięcy odmówić. Po prostu powiedzieć nie. Zwolnijcie na wszystkich. Zwolnijcie. I dotyczy to zarówno tych, którzy pracują w urzędach, jak i tych, którzy pracują w kopalniach, fabrykach czy gdziekolwiek. Po prostu. Nie możecie teraz zrobić natychmiast referendum i wywalić tych radnych. Jak się nie zgodzą na referendum, to nie możecie pójść tam i to jest oczywiście nawiłanie do nienawiści i wyrzucić ich razem z krzesłami. Nie jesteście w stanie tego zrobić, więc nie narzekajcie później w razie czego na Facebookach i u mnie nie przysyłajcie mi ten tych, co zrobić, co zrobić, bo mówią wam, co zrobić, po prostu odmówić. Gdyby po tej uchwale Unii Europejskiej wszyscy w Unii Europejskiej byłoby co najmniej większość, potrafiłaby zrobić tak, jak ja, szczepieni, nie tyle, że nie szczepieni. Potrafiliby, potrafiliby po prostu porwać te paszporty, powiedzieć na papier toaletowy i całujcie nas w dupę, to może by to było, to może byś wygrali. Bo tak, to niestety założyliście sobie kaganiec i ten kaganiec będziecie mieli. A radni z Wałbrzycha powinni zostać podani do sądu i proponuję, żeby mieszkańców Wałbrzycha, mieszkańcy Waubrzycha, mieszkańcy Waubrzycha, jednak zastanowili się. Ale to nie koniec, proszę Państwa. Według tego, jak pisze. Jak pisze, już, 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 już gdzie ja to mam... O, bo zaraz by mi to się skasowało. Nie, to nie tu, to nie tu, ten... O, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, tego, kto nie chce się zaszczepić na COVID-19, można zwolnić z pracy. Chodzi o to, że tam jest taki myk, że pracodawca musi zrobić wszystko aby spełnić warunki i żeby było bezpiecznie. W związku z czym, jak ktoś się nie chce zaszczepić, a pracodawca powie, że ma się szczepić, dotyczy to wojska, policji i służb państwowych przede wszystkim, no to musi się szczepić. Z tego, co wiem, proszę Państwa, to bardzo duża ludzi, część ludzi z ABW i związanych z ABW i to nawet wysoko nie szczepi siebie i rodzin i mówi, że nie będzie się szczepić. To samo dotyczących również wyższych wojskowych. To samo dotyczy również policjantów. A więc proponuję, że jak wam pracodawca to powie, to po prostu się zwolnijcie. Ja wiem, że macie kredyty. Ale cały czas mówię, człowiek osiąga w pewnym momencie taki stan, w którym ma do wyboru żyć dalej, czy być niewolnikiem. Ja nie chcę być niewolnikiem. I, i nieważne, długi, brak pieniędzy, to wszystko, jest pewien stan, że mogą mi wszyscy skoczyć. Najwyżej mnie zabiją. Ja już tyle żyję, że wystarczy. Mogą mnie zabić, najwyżej mnie zabiją, zabordują, zrobią coś, coś. Po prostu. Zrobią sobie coś. Coś wsadzą teoretycznie do więzienia, co jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Zrobią różne rzeczy. Ich sprawa. Niech sobie spróbują, niech sobie robią, ale ja przynajmniej jestem wolny. Ja przynajmniej jestem wolny. Tomek Tomek. Taka argumentuje niemieckiego studzjalista. Ustawa Zasadnicza dopuszcza ograniczenie naszych praw podstawowych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu specjalną w zasadzie. Jednym z takich uzasadnień jest ochrona życia i zdrowia podczas pandemii. Jeśli jednak... Zostanie teraz udowodnione, że osoby, które zostały całkowicie. Ja wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Oni wszyscy tak. Oni też mówią, że to nie jest eksperyment, ale to jest eksperyment. Ale to jest eksperyment. Y... Oni chcą, proszę Państwa, wymusić szczepienia. To jest więcej niż prawda. Także tutaj wracając do tego, co mówi dziennik Gazeta Prawda, to niestety tak jest, że. Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, całe te bla, bla, bla i ta pieprzona, głupia propaganda, do której włączyły się również i opery mydlane typu klan. Pokazując idiotyczne zachowania przez aktorów grających w ogóle niechętnie to, co chcą grać. To widać wyraźnie i robią tylko za pieniądze. Wiecie Państwo, kiedyś, tak się, kiedyś, ludzie będą, kiedyś ci wszyscy ludzie będą żabować, że zarabiali tyle pieniędzy, bo bardzo boli, jak się wszystko straci. Naprawdę bardzo boli, jak się wszystko straci. Paszporty szczepionkowe są świństwem. Segregacja jest świństwem. Każda segregacja jest świstwem. Tak, i robię to dla Kizi, dla siebie, i dla Kizi, dla rodziny, pani Dario. Tak. I dlatego mam wystawić łapkę? Ja powiedziałem, ja chcę chcieć, nie chcę musieć. Jeżeli, ja powiem, jak tylko będzie okazja, się zaszczepię, ale również tylko po to, żeby odmówić przyczyn do otrzymania paszportu covidowego, powiem, w dupie, ja mam jedyny paszport, mam to gdzieś. Mam swoje własne prawa. No. Swoje własne prawa. A jeżeli państwo i większość z państwa, większość z ludzi grzecznie idzie i daje sobie nałożyć kaganiec, oznaczyć się i żyć w tym Matriksie, to niech sobie żyje. Niech sobie żyje za te swoje 500 plus, niech ogryza kości, nie rozumiejąc, że mogą zjeść kurczaka. Ja wolę zjeść kurczaka niż kości. Proste. Taka jest, taka jest różnica. Taka jest różnica. Proszę wybaczyć, że mówię tak trochę do siostry, bo trudno nie mówić po takich danych. Ja nie rozumiem w ogóle tych uchwał radnych, uchwały radnych Wałbrzycha, Mnie, kochani Wałbrzyszanie, no ile jest, czy jesteś z Wałbrzycha albo z okolicy, ile jest mieszkańców Wałbrzychu, bo nie wiem jaki, ile, bo nie wiem, nie sprawdziłem, ile liczy, ile liczy, ile liczy mieszkańców Wałbrzychu po prostu. O proszę, mam w tej chwili wierzę w Düsseldorfie, które jest oświetlone na niebiesko i napisane o tym, że e, szczepienia oznaczają wolność. Kurwa, szczepienia oznaczają wolność? Jaką wolność? Do cholery jasnej, jeżeli ktoś się nie może szczepić z przyczyn lekarskich, to ma być niewolnikiem? I wszystkim już ich wszystkim odpierdzieliło. O, proszę, mam, dziękuję bardzo. 110 tysięcy mieszkańców, z tego 45 tysięcy w UK. Tyle jest w Abrzychu, 13 no tak. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, tylko powiem wprost. To proszę, to niech te 100 tysięcy mieszkańców się nie zaszczepi i powie i wywali tą. I wywali tych radnych. Nie potraficie. Nie potraficie, proszę państwa? Naprawdę nie potraficie? Szlak was nie trafi. Nie bójcie się, prędzej wasz szlak trafi, bo jeżeli przyjmiecie szczepionkę, do której nie jesteście przekonani, bo i wasa psychika siądzie i wiele rzeczy, niż jeżeli przyjmiecie ją w pełni świadomie, tak jak ja. Tak jak ja po prostu, bo ja jestem w pełni świadomy. Powtarzam, ani mi to grzeje, ani mi to, za... ani mi to zaszkodzi, ani mi to pomoże. Ja się mogę, czym chcecie. Wszystkim się zaszczepię po prostu, na wszelki wypadek. I zobaczymy. A co było na bramie Auschwitz? Tak, a teraz mówią Imfen Machtfrei. To jest coś ta tacadzie i tak już nawet jest taki przerobiony napis: Arbeit macht frei, Infant Przecież źle wymawiam szczepionki. Infant, jak to się mówi po niemiecku, kurde. Nie źle wymawiam po niemiecku, ale to zamiast tego jest szczepionka. No to jest właśnie. Orwell rzeczywiście wymienka, pani Agnieszka. Tu pani Agnieszka i podsyła różne informacje, więc jednocześnie słucham. Orwell wymienka. Orwell wymienka, proszę państwa. To jest właśnie to co dzieje się na tym. Myślę, że ten Wałbrzyk to tylko próba, jak ludzie, tak, to jest tylko próba, jak ludzie zachowają sobie nakaz, ale ludzie grzecznie pójdą. Proszę Państwa, w roku 1933, trzecim, 4,5 Niemcy też grzecznie poszli. No dobra, no trudno. No nie wszyscy Żydzi są źli, mam zaby dobrych Żydów, ale dobrze niech noszą opaski, niech schodzą z chodnika i już i czym to się skończyło, tak będzie z nami, proszę państwa, lepsi i gorsi. Będzie nurfir Infant, tak jak to się mówi po niemiecku tych zaszczepionych, jakieś tam jak z nami życie Gamefend czy jakieś inne bzdury. No ale tak to jest, No. no. Panie Piotrze, Izrael poszedł w tym kierunku, Braje wszyscy zaszczepieni. Tak, i w tej chwili Izrael już zaczyna narzekać, że jest kolejna. No właśnie. O, imfugtmachfrei. No właśnie, imfugtmachfrei. Dziękuję. No. A jakie jest będzie nur dla zaszczepionych? Nur für zaszczepionych po niemiecku? Bo mniej więcej tak to wygląda. Przepraszam, to mówię, ale o, jest. Nur für geimpfte. Dzięki. Bardzo dzięki. Do, coś takiego proponuję na trawajach, na getach, ale co zrobicie naprawdę z tym wszystkim? Co zrobicie z ludźmi, którzy się nie zaszczepią? Bo nagle się okaże, że w każdym społeczeństwie będzie istnieć kilkanaście milionów ludzi, którzy nie zaszczepieni są. Co zrobicie? No. Czym to zrobicie? Ale to praca czyni wolnym. Praca pewnie tak, ale, nie, ale to, co oni wymyślają. To się zaczyna, to się wszystko dzieje. Dokładnie mówiłem o tym w zeszłym roku i mówię cały czas, żyjemy w Matrixie i ten Matrix jest, proszę Państwa, pewny. OK. Dobrze, proszę Państwa. Zróbmy sobie teraz przerwę, ale to będzie dziwna przerwa, bo po pierwsze chciałem powiedzieć, że od początku mojego radia jest ze mną nie tylko, zaraz przepraszam. Panie Bież, mam problem z czadem. Gdy wchodzę chwilę, ta audycja to nie ma problemu z wysyłaniem wiadomości. Dołączyłem 10 minut temu i wiadomości są w ogóle nie wyświetlają. Panie Milan Mechiko, powiem wprost, nie stać mnie na streaming, ten, ten streaming, który by wszystkim zagwarantował ten właśnie taki czad, żebym mógł spokojnie mówić. To są ograniczone streamingi. Gdybym miał, gdybym miał pieniądze, to ja bym miał inny serwer simingowy. On tutaj zaczyna, tutaj jest naprawdę dużo ludzi. Tu naprawdę dużo ludzi w tej chwili mnie słucha i z tych, którzy są zalogowani, niezalogowanych, to wszystko obciąże. Ja nie jestem YouTube, nie jestem Facebook, nie jestem jakieś inne Google, czy jakiś inny Google czy jakiś inny polski guru, który w kółko krzyczy o pieniądzach. Po prostu, i który tylko w kółko mówi tam streamingi tego, ich może stać. Mnie nie stać na to. To jest ja za to radio, proszę wierzyć, też muszę opłacić i opłacam. No i niestety tak to jest. Także musi być. Pracujemy nad czymś w pionę w niedzielę, powiem. Chcemy, żeby czaty były powiązane obaj, gdzie indziej. Także to spróbujemy znaleźć. Także przykro mi, poza tym pan, panie Milan Mechiko, weźmie jeszcze pod uwagę przepustowość swojego internetu, nie wiem jak jest podboczone. Dobra, ale wracajmy do tej przerwy. I od początku jest poza Ryśkiem Jasińskim, Piterem, który to wszystko robi, Piotkiem Majcherczykiem, jest oczywiście Krzysiek Werkowicz, jak wszyscy wiecie, my sobie razem. Więc teraz proszę Państwa w tej przerwy, w tej, tej przerwy Panie Milan Mechiko, jeszcze raz przepraszam, to pan zrozumie, dlatego że ja widzę tutaj po osiągach, kiedy mi w ciągu dosłownie 5 minut o 400 wzrasta liczba ludzi szukających, wchodzących w danym momencie, to serwer nie wytrzymuje takiej ilości naraz po prostu. Przed, przed audycją jest może 50-60 osób. Przed audycją na żywo. Nawet jeżeli będzie 200, ale ja w tej chwili, w pierwszej minucie, skacze mi do. Do 400-500. To naprawdę jest bardzo dużo, proszę państwa, jak na tego typu radio. Ok, wracamy. W piosenkach ostatnio nazywała się "Janiowe w Kartoflach. Nie muszę, proszę Państwa, chyba mówić więcej na ten temat. Proponuję, żeby wszyscy, którzy jesteście na tym radiu, a tutaj bywa jakieś 39, 30 tysięcy ludzi, żebyście weszli na Krzyśka profil na Facebooku i każdy by pisał Helenka, 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 Helenka. On ma tworzyć. A żeby go zmusić, to ja muszę używać bardzo dziwnych argumentów. I 30-letnia praca w określonych instytucjach pomaga mi zresztą w zmuszaniu Krzyśka do różnych innych rzeczy, w tym takich bezeceństw jak te piosenki, bo to naprawdę jest uczta. W dzisiejszych czasach już nie ma ani takiego kabaretu, ani tego typu. Chyba może jeszcze oczywiście Czesław śpiewa, czy zdarzają się oczywiście takie rzeczy, ale to jest nie. To jest nie teraz, no, ale to jest, no nie aż takie popularne, proszę Państwa. Okej, okay, wróćmy do rzeczywistości, bo trochę żeśmy się pośmieli. Mogę Państwu obiecać, że, ponieważ piosenka moim zdaniem Małpokot Małpo jest piosenką, która jest na te czasy. Akurat na te czasy? Dobrze, Krzy nie wiem, Krzysiu, szkoda, że nie powiedziałabyś, co powiedziała ta Twoja koleżanka przedszkolanka, jak taką piosenkę dzieciom zaproponowałeś. No i małpokot jest na dzisiejszy czas z tymi eksperymentami. To teraz powiem jedną rzecz, bo pani Ksenia, pani pisze, ja absolutnie nie czuję się niewolnikiem, chociaż jestem zaszczepiona. Mam racjonalne podejście. Czemu Pan tak się denerwuje co audycją, że ludzie w masie nie wierzą w teorię spiskową oraz lekarzy? Nie pani Ksenia. pani w ogóle nie zrozumiała, co ja mówiłem. Dobrze, czy jest pani zaszczepiona? Czy czuje się pani? Lepsza ode mnie, który nie jestem zaszczepiony. Czy czuje się pani tym, że musi pani mieć pierwsze drzwi tylko dla tych zaszczepionych i żeby ty, ci niezaszczepieni nie jeździli z panią tramwajem? Czy uważa pani, że, do, musi, że będzie pani się spotykać tylko z zaszczepionymi, bo niezaszczepiony, nawet jeżeli to będzie ktoś z pani rodziny czy ktoś kogoś? Pani lubi, jeżeli się nie będzie chciał zaszczepić, to nie będzie zasługiwał na, na panią. Czy czuje się pani nad człowiekiem dzięki szczepieniu, a ja mam się czuć pod człowiekiem? O to w tym wszystkim chodzi. O to tylko w tym wszystkim chodzi. Ja się powiedziałem pani wyraźnie, ja się zaszczepię, dlatego że nie chcę, żeby mnie ktoś zaraził. Nie dlatego, że ja będę zarażał, że nie chcę, mnie ktoś zaraził, a poza tym ja. Mnie to wisi serdecznie, bo uważam, że to nic mi nie pomoże. No. Więc, mam, więc mam pytanie do Pani. Proszę mi teraz odpowiedzieć, Pani Ksenia, na tym, czy czuje się Pani lepsza? Czy czuje się Pani lepsza? Czy czuje się Pani obywatelsko spełniona? Czy czuje się Pani lepszą obywatelką od jakiejś Pani czy jakiegoś Pana, który się nie zaszczepił? A nawet od tych, którzy nie mogą się zaszczepić, bo mają pewne choroby, tak jak na przykład niepełnosprawni z porażeniem mózgowym, gdzie nie powinno się szczepić tych dzieci. Po prostu. Mam pytanie. Proste. A teraz yy, bardzo się cieszę, że pani się zaszczepiła. Natomiast pacjenci, którzy mieli zostać zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca w Centrum Medycyny Specjalistycznej on klinik w Chorzowie, otrzymywali do podpisu oświadczenia, że świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym. krzewokisz yy, przychodni tłumaczy, że chciał uniknąć roszczeń w razie komplikacji poszczepiennych. A więc nawet lekarze, proszę Państwa, twierdzą udział, że, biorę, że yy, wiedzą, że to jest coś w rodzaju eksperymentu. No. eksperymentu yy, medycznego. Pani Ksenen, ja czekam na pani odpowiedź cały czas. No. Ja czekam, ja czekam cały, ja czekam na panią cały. Ja czekam na, ja czekam cały czas na pani odpowiedź, bo to mi o to tylko chodzi i tym się denerwuję z ludzi. Powiedziałem i przypomnę raz jeszcze, kiedy szczepiłem swojego syna potrójną szczepionką to okazało się, to lekarz mi wszystko wyjaśnił i to była moja decyzja. Tu pani Ania L. pisze, nie zaszczepieni będą nosić opaskę z napisem zaraźnik. Chyba tak. Chyba w ten sposób. Więc nie rozumiem zupełnie również i takiego podejścia. Ja się nie denerwuję szczepionkami i tym wszystkim. Nie teorie spiskowe, o których pani myśli. To nie jest teoria spiskowa, o których sobie może myśleć. Ja po prostu uważam, że zmuszanie ludzi za wszelką cenę jest bezsensowne. I nawiasem mówiąc, ten... I nawiasem mówiąc, ten, ta okazja, to znaczy ten proceder, który się teraz dzieje, to zmuszanie, ta propaganda, ona, jest, ona, jest, ona doprowadzi do sytuacji, gdzie ludzie w ogóle przestaną wierzyć w cokolwiek. I ona prowadzi do tego, do, do wzrostu ruchów antyszczepionkowych. Powiedziałem, ja chcę chcieć, nie chcę musieć, a nie muszę. Naprawdę nie będę musiał. Tutaj dzisiaj teraz dostałem przed chwilą od pani Agnieszki, dostałem. Fragment niemieckiego telefonu, Niemie, niemieckiego, no to co mówi SPD, po prostu i artykuł niemieckiego, po prostu coś takiego, że zaszczepieni nie będą podlegali godzinie policyjnej. No, proszę Państwa. Czyli co? Mamy Ausweis, dobre papiery. Pamięta Pani, Pani Ksenian? Dobre papiery. Możemy chodzić w czasie godziny policyjnej. Prawda? No, więc o to mi chodzi. Nie Proszę się nie kłócić na tym. Ja proszę, żeby Pani mnie odpowiedziała, Pani Ksenian. No. I proszę nie zmieniać, nie zmieniać tematu, bo ja nie mówię w tym chwili. Ja nie mówię już w tej chwili o wyborach kopertowych, końcowy, niepublikowany wcześniej raportniku, to można wszystko ładnie. To wszystko wczoraj mówiłem na ten temat. Więc mam pytanie. No. Mam pytanie po prostu o no, tym. Ja się, po, powtórzę raz Pani jeszcze, ja się zaszczepię. Jak tylko będę miał okazję, zaszczepię się czymkolwiek, gdziekolwiek, wszystkim. Ale jestem, ale nie pozwolę po prostu. Ale nie pozwolę po prostu, ale nie, nie dyskutujemy o kwestii wiary, faktów, logicznych analiz. Mnie to nie interesuje. Bo pani pisze tak, to nie jest kwestia wiary, faktów. Ktoś tutaj pisze. To nie chodzi o to. To nie chodzi o logikę antyszczepionkowców, bo dla mnie to też nie jest przekonująca logika antyszczepionkowców, jak i logika szczepionkowców, tych, którzy są zaszczepieni. Nie, nie chodzi o pewną wolność wyboru. Logika jest jedna. Szczepi się człowiek po to, żeby inni go nie zarażali. Po to się szczepiłem na gruźlicę, po to się szczepiłem na heine medina, po to się szczepiłem na coś tam jeszcze dodatkowo, jakieś tam inne odry, ospy, różne inne rzeczy. Po to się szczepiłem. No. Tak, jestem pewien, że mi nie zaszkodzą pani Alicja, a nawet jeżeli mają zaszkodzić, to jest mój wybór. To jest mój wybór. I o to pytam. Czy pani się czuje lepsza, pani Ksenia? Pani mi odpowie. No. Pani mi odpowie, czy Pani się czuje lepsza od ty, się... Czy Pani jest dumna z tego, że Pani się zaszczepiła i czuje się Pani lepsza od, od kogoś, kogo Pani na przykład lubiła, czy lubi, jak ktoś się nie zaszczepił? Bo są już takie sytuacje, że ludzie żądają, ludzie odbawiają, że ktoś chciał się z kimś spotkać, ale ta pani, która proponowała spotkanie innej swojej koleżance, powiedziała, że zapytała się, czy jest za szczepionek, Powiedziała, że nie, to odwołała spotkanie. Więc o to mam pytanie, proszę mi odpowiedzieć. Proszę mi odpowiedzieć. Ja dyskutuję nie ze szczepionkami. Proszę zauważyć, nie mówię o antyszczepionkowcach, o innych, szczepion o innych szczepionkach i tak dalej. Ja po prostu dyskutuję tylko i wyłącznie z przymusem. Z przymusem i z podziałem osób. No. Z przymusem osób, proszę państwa. Nie interesują mnie tacy, którzy nagle zaczęli umierać. Nie interesują mnie te rzeczy pokazywane, tragedie, że umierają, nie umierają. Ludzie zawsze umierali i będą umierać. Ludzie zawsze umierali i będą umierać, proszę państwa. Przykro mi i wiadomo, że i, i, i widziałem również ludzi, gdzie jeszcze nikt nie słyszał o COVID-e, 5, 6, 7 lat temu umierających w szpitalu na zapalenia płuc i na ciężkie powikłania po grypie. I co z tego? Po prostu. I dlatego pani XNN proszę o odpowiedzieć mi na to pytanie: czy pani czuje się lepsza? Czy pani się czuje lepsza? Niech pani mi powie. Bardzo proste pytanie. Czy pani się czuje lepsza? Odpowiedź prosta tak czy nie. Czy pani się czuje ode mnie lepsza, bo ja się nie zaszczepiłem? Czy tutaj od kogoś, tutaj jest pan Filip Kostrzewa, który pewnie nie będzie mógł się zaszczepić? Przepraszam, panie Filipie, to są pana prywatne sprawy, ale wiem, że pan lekarz nie pozwoli się zaszczepić najprawdopodobniej. Więc mam pytanie: czy pani się czuje lepsza od tego człowieka? Ależ proszę powiedzieć proszę odpowiedzieć. I proszę mi nie mówić tutaj o jakichś antyszczepionkowcach, bo ja o tym nie mówię. I to nie są teorie spiskowe. Dlaczego w tej chwili pani nie chce mi na to odpowiedzieć? Bo tak z wami wszystkimi jest. Czyli cieszy się pani, że ludzie będą podzieleni, że jedni będą mieli opaskę zaszczepieni czy nie zaszczepieni? Proszę mi, ja naprawdę, proszę się nie obrażać, tylko proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Cały czas czekam. Cały czas czekam. I jeśli od pani odpowie tak, że czuję się lepsza, to proszę mi powiedzieć teraz, co pani, co będziemy robić z niezaszczepionymi? Izolatoria, więzienia, różne rzeczy. No? A trzeci raz próbuję napisać. Nie, no, to jest bardzo proste tak albo nie. Tak albo nie, pani Ksenian. No, Skoro pani to napisała, to może. No, tutaj Tomek Tomek pisze: ein Volk, ein EU reich, ein Impfung. No właśnie. No właśnie. Ja mówię i jeszcze i powtarzam i proszę mi nie, za, nie narzucać sposobu myślenia, bo i proszę słuchać tego, co ja mówię. Nie powiedziałem, że jestem przeciwny szczepionkom. Nie mówię o tym. Nie opowiadam się, mam teorie spiskowe, lubię i sobie czasami opowiadam różne teorie spiskowe, ale w stosunku do ja się zaszczepię, ale ja nikogo nie będę namawiał. Możemy dyskutować, i ja nie chcę słyszeć, że może mi zaszkodzić, że gdzieś mi wejdzie i tak dalej, i tak dalej, coś mi tam zrobi. Tak samo nie chcę słyszeć, że muszę się zaszczepić, bo inaczej nie wpuszczą mnie do stołówki. No. Nie chcę. Nie chcę po prostu. To jest moja prywatna sprawa. Ja nie narzucam nikomu tego poglądu. Więc proszę nie narzucać również mnie. Ale czy ja z tego powodu, że się zaszczepię, mam się czuć lepszy? Ja w tej chwili się zaszczepię na złość. Tak, na złość, bo chcę publicznie podrzeć paszport, który do Unii Europejskiej, który dostanę jako zaszczepiony człowiek, podrzeć, go, albo jeszcze gorzej z nim coś zrobię. Po prostu. A wtedy będzie 2,5 miliona wyświetleń pewnie, jak pomyślę to, to, co zrobię. A widzicie państwo? No. Profesor Stefanekson zmusi dzieci do szczepienia, a nie mogę się dostać do neurologa dziecięcego. Wiem, panie Pawle, to samo dotyczy psychiatrów i psychologów dziecięcych. Niestety to jest ten, to jest ten problem. To jest właśnie ten problem. No. Okej. Okay. Zamkną nas w kibucach, będziemy tyrać za ryżu czasem dwie. No właśnie. No właśnie. I to, nie, to jest dyskusja z tym przymusem. I jeszcze raz, proszę pomyśleć logicznie, czemu służyły zawsze szczepionki. No. Czemu zawsze służyły, do czego służyły szczepionki? Po to po prostu, żebyśmy się nie zarażali. A ja dzisiaj słyszę od takiego profesora medycyny, że trzeba się zaszczepić, żeby nie zarażać. No to na miłość Boską, ja mam się zaszczepić, żeby nie zarażać? To chodzi o to, żeby ci, którzy się nie mogą zaszczepić, żeby ten wirus, który się unoszący mnie, nie zarażał. Więc dlatego się, to jest logika szczepionki, tak jak z zespołu odrom innymi rzeczami. Odrej Reidel. Najważniejsze jest zaufanie, a zaufanie obywateli do władzy zostało podważone przez samych rządzących. Co się stało kiedyś stanie w sytuacji faktycznego zagrożenia zagładą? Znakomita część z nas nie uwierzy w żaden komunikat ani Ministerstwa Zdrowia, ani WHO, ani premiera. I to jest dzisiejsza tragedia. Tak, to jest dzisiejsza tragedia, tym bardziej, że jednocześnie widzimy, jak oni podchodzą do spraw bezpieczeństwa na przykładzie tego samolotu. Ale to jutro. Jutro będzie kosztowner, ja jeszcze nie kończę, proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka, ja powiem jeszcze dwie rzeczy potem i będziemy pewnie się żegnać. No, ale właśnie pani, to pani Ksenian, to jest pytanie, które jest bardzo proste. Czy ktoś się czuje lepszy tylko dlatego, że jest zaszczepiony, bo patrząc na Facebook i na tych ludzi wystawiających, nareszcie już jestem i tak dalej, to widzę, że oni są dumni, że się zaszczepili. Ale ja wcale nie jestem z tego, nie będę z tego dumny. A powiedziałem, mogę się zaszczepić dzisiaj AstraZeneca, jutro fajcerem, albo jednocześnie fajcerem, a w ogóle niech zrobią koktajl i wszczepią wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. No właśnie. I, i, I możemy myśleć o różnych innych rzeczach, ale proszę mi jeszcze raz powiem, proszę mi nie zarzucać, że ja w tej chwili działam przeciwko na, na rzecz antyszczepionkowców, bo odwrotnie. Ja osobiście uważam, że również antyszczepionkowcy się głęboko mylą. Ja jestem tylko za wyborem. Tylko za wyborem. I cały czas przypominam. Historię, gdzie naprawdę ludzi się uprzedzało w warunkach przed szczepieniem dzieci i tak dalej, i się świadomie decyzje. Teraz, jak mi tutaj ktoś pisał: Nie, ja nie chcę zostać męczennikiem, ja nie zostanę, dlatego że pani Alicjo, mnie się nic nie stanie. Tak jak mi się nic teraz nie stało, tak mi się nic nie stanie. Autentycznie. Nie czuję się tylko normalnie. Nie czuję się lepiej, tylko normalnie. Moi niektórzy z mi się nie szczepią. Sydzą no i to ich prawo. No właśnie, więc dlaczego pani mówi, że jestem nerwowy na ten. Ja czy ja mówię o szczepionkach? Ja mówię o przymusie i o idiotyzmie. O eksperymencie medycznym, w którym wszyscy uczestniczą. I już. No. No już. I oczywiście, że robię to na pokaz. Chcę i zrobię to na pokaz przy okazji, ale chcę, wisi mi to serdecznie. To nie jest żadna tajemnica. No. Pani Xenien, piąty raz, nie czuję się lepiej, tylko normalnie. Aha, czyli ja się mam czuć nienormalnie, nie będąc zaszczepiony? A to już pani Xenien. powiem wprost. Ja się czuję normalnie, mimo że nie jestem za. za e, mimo, że, i czułem się przez cały rok w Niemczech i w tych wszystkich koronawirusach. Czuję się no, normalnie z tego powodu, czyli, że, y, że, jestem nie, mimo, że jestem niezaszczepiony. Czuję się normalnie. I nie boję się, i nie bałem się, i nie boję się. I patrząc tam, gdzie byłem, i widziałem, jak to się wszystko przestrzega, jak czasami jest taka dwulicowość tego wszystkiego. No to widać i widać całość I widząc, do czego oni zbierzają do, do założenia nam wszystkim łańcuka i Kagańca, gdzie chodziłem bez maski po sklepach, po różnych rzeczach. Nie przestrzegałem żadnych aztandów i nikt tego nie przestrzegał tam naokoło, powinienem tego koronawirusa dostać 25 razy, a jeszcze go nie dostałem. Nie mam wszystkie testy i to poważne testy, bo to z tym wyjazdem tutaj to były poważne testy, prawdziwe testy, wykazały negatywne, wykazały również, że jestem odporny, ale uciekłem, jak już się dowiedziałem że jestem odpony, to chcieli coś jeszcze ze mną, pytali mnie i powiedzieli, że i uciekłem po prostu. I nie boję się tu również tych szczepionek. I to nie przeżywam tego, przeżywam to, że, że dzięki komunistyczno-nazistowsko-komunistycznym rządom będę, nie będę mógł ruszyć, zabrane są moje prawa podstawowe. Po prostu. Tylko to przeżywam. Ale pani pisze, że czuje się, no to przedtem się pani nie czuła normalnie. Przykro mi, no ale wie pani, różnica jest taka, proszę nie obrażać, ja nie mam nic, ja mam bardzo, jakby to powiedzieć, wysoki próg odporności biologicznej, czyli daleko mi, nie wiem, jest hipochondryk, a po drugiej stronie co jest? To jest ze mną, po prostu. Ja zresztą kiedyś powiedziałem, że moim lekarzem pierwszego kontaktu będzie patolog i wystarczy, przyjdzie, stwierdzi zgon, jak będzie musiał. Poza... Poza tym ja mam żyć. Ja nie mówię o antyszczepionkowcach ani o sz... proszczepionkowcach. Ja mówię o przymusie. Tylko i wyłącznie o, zabier... Pod... o zabieraniu, uzależnianiu praw podstawowych od eksperymentu medycznego, jakim są te szczepionki, jak każde szczepionki. Trzeba co najmniej kilkunastu lat, żeby. No, to już nieważne. To logika powta... powiada. Natomiast, proszę Państwa, przed tym powiem jeszcze, że Republika, TV Republika, Telewizja Republika ma nowego dyrektora programowego. Ja przeczytam jego życiorys. Założył grupę front antykomunistyczny, podpalił konsulat sowiecki w Krakowie. W 1989 roku okupował komitet PZPR i niszczył pomnik Lenina. W III RP popadł w uzależnienie od narkotyków i za ich produkcję siedział 5 lat w więzieniu. Potem jeszcze ten dyrektor programowy dostał jeszcze za pobycie policjanta. To prawda, tylko że z tego życiorysu, który zresztą na stronie Internetowej Republiki został tak przedstawiony, powiem jedno. Bardzo dobrze, no trudno, no zdarza się, był narkomanem, narkomanem, proszę Państwa, można, można odstąpić, nie szkodzi, to jest, chyba znam nawet tego faceta, to jest bardzo fajny facet. No znaczy on jest bardzo fajny. Produkował te Witold New się nazywa. Rzeczywiście w latach 80. Był, w latach 80. był rzeczywiście tym takim rzeczywistym bojownikiem, tam go nawet nie, nie werbowali, nie, nie udało się i tak dalej. Co prawda w 89 roku okupowanie Komitetu PZPR i niszczenie pomników Lenina to już nie, było, nie trzeba było być takiej wielkiej. Odwagi, a nieważne o to. Natomiast z samego tego życiorysu wynika, że biedny facet w trzeciej RP po tym wielkim zwycięstwie, po tym co siedział tam w więzieniach, podpalał konsulaty, w grupa antykomunistyczna walczył z komuną, i tak tą komuną walczył, że w trzeciej RP ze zgryzoty popadł w uzależnienie od narkotyków. To jest najciekawsze w tym. To jest naprawdę niezły kabaret. Miał ksywę chemik z Krakowa, ponieważ y, przetwarzali słowo bakową na polską heroinę i to on był, y, on był y, za produkcję twardych y, narkotyków. Zdarza się, każdy może popełnić pewien błąd, to jest normalne, więc nie mam do niego żadny. to nie chodzi o to, nie chcę go krytykować, ale zestawienie tego wszystkiego, że facet walczył, walczył, walczył z komuną, Poświęcał się, ryzykował zdrowie i życie, a jak przyszła trzecia RP, to zamiast cieszyć się z tej walki, to ze zgryzoty popadł w narkotyki. Tak to należy po prostu, tak to należy zrozumieć. Ciekawe, ile robotników zresztą mógł wyjechać. O też on jest napisane, że przez 11 lat w Londynie był, pracował na zbywaku i na budowach. Tak? Gdzieś tam się pracował na zbywaku i gdzieś tam, po prostu na budowach po wyjściu z więzienia. No fajnie. No, może tak. Yy, no widzicie Państwo? I to się z tymi bojownikami działo. To jest arcyciekawe. To jest arcyciekawe. To jest właśnie to, co, yy, co zrobił Okrągły Stół. No i widzicie Państwo? Okej, okay, jutro mamy ostatni dzień kwietnia. Uwaga, do jutra się trzeba chyba rozliczyć z jakimś fiskusem, bo jak nie, to fiskus przyjdzie, wszystkich was zamknie, nie tylko, że zaszczepi to was Chyba, że jeszcze jest pełna propozycja, bo jeszcze jest jedna taką właśnie w tej chwili propozycję taką, proszę państwa, mam jedną dla rządu, propozycję dla rządu. Bardzo, że jeśli ktoś się zaszczepi, będzie miał zwolnienie z podatku. Okej. Okay. Naprawdę zwolnienie z podatku będzie miał. Za miesiąc jeden miesiąc a za następne miesiące będzie płacił za to więcej troszeczkę ale to jest też możliwe. Jutro jest piątek imieniny obchodzą Jakub, Katarzyna, Maria, Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, Benedyk, Chwalisława, Doda, Eutropiusz, Józef, Kwir, Lila, Ludwik, Maksym, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego. Jutro jest Międzynarodowy Dzień Jezu. to sobie trochę Jezu. Ogólnopolski Dzień KONI, Międzynarodowy Dzień Bezkar Cielesnych, Dzień Uczciwości. u Dzień Uczciwości. To jutro polityków też nie będzie. No i Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo. Cieszę się, że mogliśmy się dziś spotkać. Mam nadzieję, że Wam się audycja spodobała. Jutro, zaprzypominam, jutro jest Question and Answers, więc albo na Facebooku, albo tutaj. To sobie porozmawiamy. Dzięki temu zostałem dyrektorem. Pamięta Pan, e, pamięta pan czemu rachunek stał się dziennikarzem? A to nie wiem tego. Nie interesuje mnie to po prostu. Został to, został. Jego sprawa Proszę mi wybaczyć, ale TV Republika ma coraz mniejszą oglądalność hmm. i powiem szczerze, że jak patrzę ostatnio, to żal mi ich, bo mój film na Facebooku, dzisiaj audycja ma więcej wyświetleń niż TV Republika. No ale to tak wychodzi. No. Tak wychodzi. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie dacie się. Mam nadzieję, że ci zwał Brzycha po prostu pokażą radnym, że jest w Polsce konstytucja. I naprawdę, proszę mi wierzyć, chodzi o prawa podstawowe. Jeżeli dacie je sobie zabrać, to koniec. Koniec po prostu, koniec. Będziecie po prostu niewolnikami. Ok, a na sam koniec. Proszę...